Cześć, tu Tachin i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z... Tak. Mistrzów... Co ja kupiłem? Mistrzów Brązu! Wiem, że się stęskniliście. Słuchajcie, dużo czasu minęło i mam wam wiele do wyjaśnienia. Po pierwsze zamknę szafę. Ty gałganie, znowu nie zamknąłeś tej szafy na czas, a tam jest bałagan, tam nie ma być, bo nieważne, nie było tematu. Jest, powiedzcie, że ten człowiek się wczyta, bo nie chce remake'u. Czemu to tak szybko przez... O, jest źle. Gdzie to może być gra? Teraz jest normalnie. Witam was bardzo serdecznie. No ja ci nie pomogę, master, bo ja muszę puszować. Słuchajcie, tak. Po pierwsze, nie nagrywałem długo. Prawie miesiąc, słuchajcie, minął. A to wszystko przez to, że mi się sporo rzeczy nałożyło na raz. Naprawdę sporo. I nie sfarmiłem praktycznie klipów w tym wave'ie. Wow, aż 3. I w wojnie może spoczywać mądrość. Dostał. No nie! Jakie gałgańskie klipowanie. O, wrócił, bardzo dobrze, bo się zdenerwowałem. Dobra, jak już się odzdenerwowałem, mogę spokojnie mówić dalej. Więc tak, po pierwsze... Najpierw byłem chory, nie mogłem nagrywać. Już do was nie pisałem, bo byście mi znowu napisali. On ma ghosta. Tak, tak. To nie jest na pewno odcinek, w którym nie umrę. Coś, dobra, zacznijmy jeszcze raz. Coś tutaj oczywiście was w kolejnym odcinku z Mistrzów Brązu. Dawno mnie nie było. Tak, to nie jest na pewno odcinek, który mnie umrę. Więc tak, najpierw byłem chory. Potem miał być pierwszy jem, na który miałem jechać, ale niefortunnie umarł mi wujek. I trochę smutno i nie pojechałem na ten jem i nie wracajmy do tego, bo po prostu nie chcę. Potem był pogrzeb, potem trochę czasu minęło, nie miałem za bardzo ochoty nagrywać, bo wiadomo. Taka sytuacja. Potem był drugi IEM, na który już pojechałem. I to jest mniej więcej ten weekend, co teraz był. Tak. I później jeszcze miałem strasznie sporo do roboty. I nie szło po prostu tego wszystkiego ogarnąć. No podskacz. Nie zabiję go, co? A, za duże cooldowny jeszcze. I nie grałem w LoL'a praktycznie w ostatnim czasie w ogóle, dlatego też gram jak kupa. Ale to nic jakby, bo to przecież nie o to chodzi. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Nie martwcie się, tych odcinków pojawi się w najbliższym czasie sporo, poza dniem jutrzejszym i pojutrzejszym, bo znowu wyjeżdżam na weekend. I wracam dopiero w niedzielę, jak będę miał czas, to w niedzielę coś nagram, jak nie, to w poniedziałek postaram się. I od poniedziałku, mam nadzieję, ruszą streamy. Postaram się zrobić wszystko, żeby te streamy od poniedziałku ruszyły. I te streamy ruszą najprawdopodobniej i na YouTubie, i jeszcze później na Twitchu. A na razie spróbujemy na YouTube i ja was będę o tym informował. Ej, jak go biję, jakbym miał Ignite, to bym właśnie go zabił. Ale nie miałem. Plum! Bum! A, i teraz co do wyboru postaci, bo było obiecane, że będę wybierał postać z największą ilością łapek, a później ewentualnie, jakby coś poszło nie tak, z mniejszą. I teraz uwaga, co się stało w Pikachu-banach? Ja banowałem pierwszy, i zbanowałem Kamil. Bo mówię, no Kamil, no co zrobię, zbanuję Kamil, bo tak. Pierwszy w ilości łapek był Teemo pod poprzednim odcinkiem, 76 łapek. Mówię, dobra, no spokojnie sobie piknę Teemo.
Ban trzeci Timo. Mówi, ja pierniczę. Co jest następne w łapkach? Katarina. 28 łapek. Ban ostatni Katarina. Następna była Kamila. Dalej nie było już postaci wybieranych z łapek, więc byłem zmuszony na ten odcinek, zważywszy, że i tak była długa przerwa, wybrać sobie postać sam. Więc zdecydowałem, że to będzie świetny pomysł i świetny moment na powrót Karmocina. Jak widzicie, zacząłem z grubej rury, to znaczy od Deda, ale ten Fizz jest wybitnie mierny, więc nie ma problemu. Jakby. Właśnie się zabiłem. Ale chociaż jego też. Nieważne, że Jarvan znowu wpalił Ghosta. W ogóle gadam, nie myślę. Więc tak, przypominam. Pod tym odcinkiem piszecie postać i ta postać, która zbierze najwięcej łapek w górę, nie ta, co będzie wielokrotnie powtórzona, tylko ta, co zbierze najwięcej łapek w górę, będzie zagrana w następnym odcinku, których w najbliższym czasie będzie więcej i będą się łączyć ze streamami. Możliwe będzie, że nawet streamy będą na odcinkach. Jakoś spróbuję to fajnie połączyć. Więc obiecuję, że teraz streamy zaczną się pojawiać. I wypatrujcie, bo jeżeli będą na Twitchu, to poinformuję też na YouTubie. Jeżeli będą na YouTubie, to po prostu będą na YouTubie. Możliwe, że dam info na fanpage'u, więc jak nie macie zalajkowanego fanpage'a, zalajkujcie fanpage. Kliknijcie ten dzwoneczek, żeby was wasza przeglądarka poinformowała i ogólnie, że stream leci właśnie na YouTubie. Polecam serdecznie, Krzysztof Tałczyń-Sikorski, tak to ja. Mam na imię Krzysztof, bardzo ładne imię, przyznajcie. Plum. Boli ta karma, słuchajcie. Ten Fizz w ogóle nie farmi. No ale ja też go puszuję cały czas i narażam się. Dobra, teraz mogę, bo... skopałem. Nie, chyba miała mniejsze cooldowny na Q kiedyś. Pewnie ją znerfili, bo była zbyt mocnym supportem. Dobra, ten muszę mi zaraz tu przyjść. O właśnie. Głupio spalone Q z ultem. Już wiem, po co chciałem zbudować kielich. Chciałem zbudować kielich, żeby mi się mana regenerowała. Can I blue? Dobra, teraz staram się coś farmić, wracamy do rzeczy. Powiem wam, że naprawdę dawno... Ale uniknąłem teraz. Może ciebie zabiję? Znaczy, nie. Za duży cooldown. Nigdy więcej nie będę już spoczywać bez czynienia. Tak, no i w ogóle to jest konto Bronze 5, więc brązy w czystej postaci. Trochę już od początku sezonu minęło, więc powinno powoli się zrównywać i być iście brązowo. Ale jak widać, ten Jarvan nawet gankuje, a ja w ogóle nie myśląc umieram. Ale jest 2-2. No idę. Ten mi nawet pomoże. Lol. Spoko. Sorry. Takie trochę XD. No to fajnie, że straciłem czas i jeszcze nie dostępił. Idę po ten kielich zaraz. Trzeba to odpuszczować. Zaschituję? Zaschitowałem. Dobrze. Cofnijmy się po ten kielich, żeby mieć jakikolwiek mana regen. O, smutno. Ale zabiła. Sojusznik pokonany.
Regeneracja many. Taka stara karma. Po co teraz budować kielich? No ale niech będzie, że zbuduję. 3-9. To co oznacza, że mecz będzie ciekawszy. Mimo, że farmy jak kupa, to i tak mam najwięcej farmy w grze. Ale szło się tego spodziewać. Ale fart trochę jako. Dobrze się, że się wycofał. W czas. Nie, moja farma. Plum. Niezdecydowanie jest porażką. Plum. Roamować no chciałbym, ale nie ma do czego. Fizz jest tutaj. Za dużo nie kupił jak na razie. Plum. Ale ładnie. Pięknie, że skoczyłeś na moje ku. Sfarmiony. Jest i Jarvan. Jaivor. Jaivor jest dość papierowy. O dziwo. Myślę, że się ogram Jaivor. Myślę, że cię ograłem Jaivor. Zaflaszowałem, czekałem na tą rybę, bo wiedziałem, że ją Skuba nie zagra. Dobra, jeszcze spalił flesza. Plum. Bad player. Ale mu napisał. No i oczywiście nie mam many. Ale nawet na tym kielichu już coś się ładuje. Przeciwnik został seryjnym. Dobrze, że czekasz, Fizz, bo jeszcze cię może zabiję. Tylko, że ja też nie mam many. Plum. Nice. Pięknie. Ale żeś skoczył z Kubańcu. Masz Jaivor w buzie. No mistrzem Pokémon nie jesteś. Teraz udowodnimy naszą odwagę. Sojusznik pokonany. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Coś tam na bocie za bardzo się dzieje. Dobra, odpuszczajmy, cofnijmy się. To już zejdzie. O, 3 creepy. Jest. A co ty byś Jaivor chciał? A, dobra, bez sensu. Many brak. I need blue this time. W ogóle powiedzcie, jak wam się podoba karma. Karmoczy dawno nie było. Na pewno, z pewnością, zdecydowanie. I co chcecie w następnym odcinku? Łapka w górę też, bo słuchajcie, dawno nie było odcinka i dzisiaj przeczytałem komentarz, że... znaczy i tak nie miałem jak nagrać wcześniej, ale akurat dzisiaj wrócę i miałem do wyboru albo nagrać, albo nie nagrać. Bo jak to oglądacie, to już mnie nie ma. Bo w piątek też wracam w niedzielę. Ale nagrywam to w czwartek, jak to przekalkulujecie. Ale przeczytałem komentarz, że Tauchin to już jest kpina, albo nagrywasz, albo odchodzisz na emeryturę. No to jestem trochę za młody na emeryturę. Z tego, z YouTube'a są takie pieniądze, że zostaje w ogóle, żyje się jak królik. Tak, jak królik. Dlatego warto. Warto pomagać. Dlatego możecie dać łapkę w górę. Hehe, śmieszne. Chociaż wezmę pierwszy turet, jak zdążę, bo akurat wave podszedł. Dalej, puszuj się. No nie, nawet tego nie wziąłem. Wezmę ten pierwszy turet. No. Ale jest. Buch! Dziękuję. No i
już się od karmy przycinowałem, już jestem na dobrej drodze do sukcesu. Plum. I tak plumkam. Może sam zrobię ich blue buffa. Kielich się stakuje na cokolwiek, nie wiem, nie pamiętam, dawno nie kupowałem tego itemu. Kto jeszcze kupuje ten item? Ciekawe, czy to zrobię. Zejdzie botlane albo coś, jest to nie. Zrobię. O, nice. No i wezmę sobie kalarepy. A spadaj. No, to ciebie też zrobię. Już podszedłeś mi pod kalarepę. Sunę buchce. Skacz fizie. O, fizie, skacz sobie. W sumie z blue buffem to mogę rzucić, pluć tym kół i pluć. Przeciwnik pokonany. Nikt nie podważy naszego postanowienia. Przeciwnik pokonany. Naprawdę to było ulti jej? Tak wyglądało. Plum! Masz jumpa? Masz, ale i tak padniesz. Nice! Oj, master, master. Suniemy, suniemy. O, jak mi przykro. Zróbmy to. Dobra, lecimy. Nie, bo się smog zrestartuje. Ograny. Karmoczyn na posterunku, ale przyjemnie się gra. Nie! Plum! Pół życia Fiza. Już tylko raz. Nope. Ale Galio już mam od GPS-a. Dobra, 3000 ponad, trzeba się cofnąć. Łopociu! Mistrzowie brązu, jak ja dawno nie grałem w tę grę. Jak fajnie, jak przyjemnie. Nie przeszkadzaj mi. To jest nie fair, piłem. Leczenie postępy. Przerwałem picie, bo uznałem, że trzeba się cofnąć. Morello? Właściwie to trzeba było zbudować w nim kielich. Co ja tu mogę jeszcze w ogóle kupić? Ja nie gram takimi postaciami, ja gram junglerami. Stary dobry karmoczyn. Nie? Tak. Nie, już wiem co kupić. Idę po nasze głowy. Co to za jump do środka? To jest ewidentnie ulajk na tej stanie. Ale oni wszyscy pięknie palią. A ten Galio to ma GPS-a dużo, ciężko będzie go zabijać. Padła. To pa. Dzięks. Nie mam ulti. O jen, trzeba było tego. Nie, nie trafiłem go. Plum! A, fis! Nie, złapał mnie. Ale smutna śmierć. Przez gridocinstwo. Plum. Master, fajnie się zakręciłeś w miejscu. Przepięknie. Jezu, ten Galio. Nie no, chyba przegiął, co? Przegiął.
przeżył. Tu, tu, tu. Możesz przez ścianę. Możesz, naprawdę. Dobra. Nieważne, ten Galio też się zamokał. Achis dał radę przeskoczyć przez ścianę i umrzeć tam. O Boż, o Boż. Trochę Echo 1v1 i... XD. Echo nawet nie najgorsze. Tak, tak, 2 na 10. Najlepiej z nich wszystkich. Nie dorwę go. Pomóż tam Tristan. Przeciwnik pokonany. Trafiłem go? Nie trafiłem. Nie wiem, czy ma ghosta. No, spróbujmy go złapać. Dobra, pierdzielę to. Wstało ich blu. Ale ładny wardzik. Nawet nie zwróciłem uwagi wcześniej. Jest blubu. Chodź krabiku, u ciebie też zabiję. Sorry, ale muszę. No i... Coś Galio? Gdzie jest? Już ją pokonają. Albo ja ją pokonam. KS, KS, no, OM. Coś Galio, co słychać? 1v1 mi kliks. Ciekawe, czy dostał. A, bo ja maksowałem drugie W. A, nieważne. Tristana, żyj. Dałem ci tarczę. Nie, odbiłaś mi z mojego U. Tyle co mogę, to robię. On ma GIA. Już ma zbite. Dobi! Echo! Leć! Teraz wystarczy E. O Boże, te flashy zniszczenia. Nie mam warda, ale mam wizję. O, pięknie, sam sobie przerwałeś. Człowiek mikrowanie. Ostatnio w StarCrafta, słuchajcie, grałem. Tamto to trzeba dopiero trzeba kwitać. Co tam takie lole. No dobra, to było głupie. Mówię, a oszukam i szczelę sobie Fiza. Dostałem asystę. Ej, ten Galio prawie się zabił. Ten Blitzcrank z kolei się zabił. A ja dwie asysty dostałem. Jeszcze zabił. A nie, nie masz many. Dobra, to nevermind. Kolejny item. Co? Wzięli nam smoka? Kto to tam zabrał to? Jinx pewnie. Klatka, ej, jest martwy. Dobra, klatka autoatak. Ale i tak prawie się zabiłeś. Tristana ma jeden item. W 25 minucie gry. Na LCS-ach mają już 6. Dobra, lecimy po blu. Jump to the base. A, fajny hit. I jeszcze podejdź z powrotem. Blum. Nie do powstrzymania. Już cię dobijemy. Idę ci pomóc, przyjacielu. Nie pykło. Nice. Kappa. Kasa!
Czemu ja już w ogóle nie farmię, jak tu jest tyle pieniędzy? Gin. A, ty jeszcze tarczę masz. No i tak nie marzysz. Farma! Farma! Plum! O, mogę się śmiać, nice. Boże. Nice. A, wyskoczył z tego fizyka. A, wyszedł. Przypadkiem. Moja wina. On ma teraz tarczę. No trochę mi zadał. Ewidentnie trochę mi zadał. Cudzi report fees fed karma. Feed karma. Tak jakbym to robił aktualnie. No fees niestety nie trafiłeś. Chyba, że chciałeś tę farmę. Umrzesz, wiesz? Nie wiesz, ale jadę. Trzeba tego fiza. A pomyśleli skubańca. Trochę mu bije. Nie. Nie. Ło, nie dostałem. Zbierajcie. Nice. Oj. Ach. Mam cię. A, jeszcze gija. Masz Tristana, leć jako. Leć. Ach, slow. Dobra, my tak sobie gramy, ale nic nie puszujemy. Ja to powinienem spuszować właśnie. Wieża, głupia wieża. Daj mi pliks. Kupa. Nie ma co liczyć na znajomych. Oni wszyscy tacy. I just saw that. Chyba trzeba będzie sidelane puścić w obiekt, bo nie ugramy tak. Ole, wpadli w to. Zniszczyłem tego bardzo. No, 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 no. Nice. Coś tam poszło, ale niestety nie w tych, co trzeba. O, teraz siadł. Nice. Koniec. A ty co? O, dzięki za double boost. Aj, czerwon. Muszę przebić się już kupić. O, wypadł ładnie. Oj, fart. Na grid. Report my team. Jakiś lag był? Kurczę, no i nie puszczę tego, bo tu przyjdą.
No i coś ping skacze. Dobrze, puszczą Master Sidelane. To coś razem z Eko dobrze zagrali. Trzeba, tak? Może nawet tą wiodę weźmiemy, bo nie, nie ogarnęli tam. O, co wszystko weźmie? A nic mu nie zrobię. Ogólnie to impuls nie zrobię. Ja jeszcze stoję. Stałem. O, 5200. Dobrze wiedzieć. Void staff. I co będzie moim ostatnim itemem? A co być powinno? Ha! Ciężko stwierdzić. Koniec. Wygrałem. Trzeba było to dawno kupić. Nie wiem, czy było rozsądnie użyć tak tego ludzi. Trochę poginęliśmy, wiesz, że otworzyliśmy inhibitor im na topie. Ale taka gierka przyjemna, bym powiedział. Fajnie się zabija. No, teleport nie najlepszy. Bo spokojnie mógł tak na topa, żeby im wziąć inhibitor, oni by nam nie wzięli. Więc byłoby łatwo. Myślę, że teraz spokojnie. A, to jest brąz, zapomniałem, nie pójdą na barona. A, 17 level, czyli zaraz będę wymaksowany. 15, 13, 15, 16, 14. Póki mam taką przewagę w levelach, to będę ich ciurą. Ja sobie to wezmę. Eko, uważaj. Eko, człowieko. Nic? Lag. Jeden. I to jak to? Jemy, jak ja biję. O, nice, użyła zoni. Ja ją ratuję. Ratowałem ją. Plum. Plum. A. Nie, coś mnie laguje, bo nie widzę, kiedy powinno załapać ich tarcza, a kiedy nie. Zresztą widzicie. Plum. Musimy ten turret wreszcie wziąć. Oni już stają, weźmy go szybko. Wziąłem. Plum. 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 A! Ja cię uratuję! Plum. A Fizz stanął. Plum. O nie! To cześć. A i załapałem się sam. A i tak to zrobiłem. Normalnie ból istnienia w RTS-ach. Czytaliście? Mam takie, co czytały. Śmiech. Śmieszek. Śmieszek orzeszek. Ale mi wolę. Ale oberwam. No. Nie dorzuciłem. Nie! A, nie trafiłem. Trzeba pomóc Tristan. Czekaj. A, odwróciła się przez to, że jutro. Średnio. O ja.
Let's go back. Trafiłem. Fizz! Przyjacielu. No nie w czas przerwaj tej kole, nie w czas. No i nie trafiłeś z kół. Ale dobra, mamy ich. Powoli do celu. Ojemy, ja on znowu na filmie. Ile to mi daje? 250 ładunków. Skończ 20% czystych obrażeń. A, to jest używalny item. To dobrze wiedzieć. Nie no, bierne. Sojusznik pokonany. Całkowite leczenie. Nie wiem, czy to na mnie działa, czy tylko na sojuszniku. Pokonany. A, puszować to. Zniszczono twoją wieżę. No to go. Nie wiem, czy ja przez to mam większą tarczę, czy nie. Nie, to nie jest używalne. Nie wiem, jak to działa. Czy oni poszli barona? Widziałam dwie drogi. Nie mamy kompletnie wizji. Idę na face checka. Skupienie. No ciekawe, czy to zrobimy. No, bez tanka tego nie zrobię. Głupota. Się zrobiło. No nie, to był głupi pomysł. Spida, biegnij! Eko, beko. O, beko. O, beko. Let's go. Let's go. Ja już pieniądzów nie potrzebuję. Zawsze bez wahania. Naprawdę. Naprawdę on mnie przyciągnął do siebie. Co za gałka. Więc powiedzmy, że weźmy ten teraz. Dobra, macie wszyscy super miniony podwójne z każdej linii. Powodzenia. A, nie dorzuciłem. A tak sobie, jak już leciałem, to już mogę bić. Karma też nie ma jakiegoś super zasięgu. No właśnie. Za dużo tu tych mi... O, jeszcze nawet mi nie trafiłem. O, tak mi przykro. Tu Fizz jeszcze żyje. Masz tarczę. Znaczy właściwie to chyba opłacałoby się iść tutaj. Ale tylko muszę mi się tak wydawać. Bo nie żyje. A tam są. Pyk! Pum. 50 golda. Dziękuję wam bardzo. W sensie to była czysta przyjemność. Jeszcze wam tylko powiem statystyki na koniec. Mniej więcej.
Ale było soczyście. Ale fajniuszki odcinek. Łojej. Karmoczyn 28612 SK. Obrażenia, wykresy. Ja zadałem 88 tysięcy, a drugi po mnie był Galio 34. Soczyście. I ping pong, pang, pęk. Dobra, słuchajcie, to było na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Brązu. Pamiętajcie o łapce w górze, dzwoneczku, bo będą streamy i w ogóle super będzie. I piszcie komentarze, kto ma być w następnym odcinku Mistrzów Brązu. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia na razie. Cześć, ten Timo jest jakiś przeklęty, znowu nie można było kliknąć. Bye.